Witam Was, tym razem pokażę jak wymienić taśmę w telefonie LG GU230. Tutaj mamy model. Potrzebujemy krzyżaka. Do rozebrania. I otwieramy nasz sprzęt. Moi drodzy, tu go maluszka podejść, słuchajcie. Nie ma opcji. Musi być tu. No jakże nie inaczej. Jak nie tak, jak tak. Taśma. Macie od góry taśmę. Śrubki lecą. Dobra. Nową taśmę sobie włożmy tutaj. Dosyć ciekawie pociągnięta taśma za płytę. Dziwna sprawa. Wyczepiamy płytę główną. No i mamy tutaj dwie śrubki. Więc musimy sobie rozebrać to. Otwieramy nasz telefonik. Kurde, zaciśnięte. Kozacko. Powiem Wam, że wykonanie tego telefonu jest całkiem spoko. Taśma, jak widać, nie była nigdy wymieniana. Już to widziałem, wyjeżdżenie. Widzicie jeszcze oryginalną folię, nigdy nie odklejaną. Zabezpieczającą. Aż się ze starości pruje. W ten sposób podnosimy zabezpieczenie. Tak. Wyjmujemy taśmę. Złożona w ten sposób, więc ją wczepiamy w taki sam sposób.
Okej, możemy z powrotem nakleić. Taśmę zabezpieczającą. No i przywlekamy naszą taśmę. Wymiana nie jest jakąś szczególną trudnością. Poza powiedzmy spasowaniem tego telefonu, bo jest dosyć dobrze spasowany, więc musimy mieć ostry otwierak. Wam powiem, że tu trzeba źle się namurzyć. O. Weszło na miejsce. Skręcamy, wszystkie śrubki są takie same. Także nie zwracamy szczególnej uwagi na ich kolejność. Się przydało kawałek taśmy puścić. Nie ukrywam, że nie. Okay, widzicie jak podłapało? Przykleiło się do naszej dwustronnej taśmy. Wkładamy płytę na miejsce. Dobrze. Wszystko wychodzi idealnie. Zakładamy tylny panel. Sprawdźmy jeszcze dla pewności. Poprawne działania. Jest ok. Skręcamy.
to tyle. Telefon jest już naprawiony. Tu mamy starą taśmę, którą możemy, z której możemy zrobić origami lub coś takiego innego, czyli wyciąć fajne wzorki. Nie wiem, czy kiedyś ktoś z Was próbował. Może tak, może nie. Zobaczymy. Ja chyba to robię pierwszy raz. Wam też polecam, bo to fajna zabawa. Bo w tym momencie ona się tylko nadaje do jednego. Do zrobienia takiego fajnego oto wzorku. Wzorka. O, teraz jest fajna. Możecie sobie postawić na półce jako swoje trofeum, że naprawiliście coś sami. Dziękuję za oglądanie filmu. Jeżeli film Wam się podobał, możecie kliknąć łapeczkę w górę. To motywuje. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam.